Witam szanownych. Witam szanowne kobiety oraz panów, szanownych panów. Dzisiaj, jak widzicie, już jest sklep bardzo... Spójrzcie, jak on w ogóle to wygląda. Andrzej już czeka na pierwszych klientów. Mamy co towarowanie na poziomie 100%. Wszystko jest. Tak mi się wydaje, a nie, widzę, że tutaj chyba te, tak. To jest ten ser cheese, to trzeba go... Trzeba tutaj go tutaj dorzucić. Jak to wygląda? Tu nam czegoś brakuje. To już nie. To już nam nie będzie brakowało. Każde miejsce ma być zapełnione w 100%. Tak. Lodówki wszystkie są pełne. Moi drodzy, sera tego brakuje nam. Dobra, jak nam brakuje tego sera, no to oczywiście, że będziemy tutaj go zamawiać. Ser jest. Myślę, że 4 po 9 powinny wystarczyć. Sushi raz, to raz, to raz, to raz, to raz, to dwa, to dwa. I herbaty. Herbaty dwa. Moi drodzy, ze dwa razy jeszcze weźmiemy tą herbatę, bo tam tego będzie brakować. Dziękuję za w ogóle za miły odzew komentarzy i lajków pod tą serią. Nie wiedziałem, że w ogóle ona się przyjmie, aczkolwiek wiecie, no, prowadzenie sklepu wymaga no, skupienia się do dokładności. I tego, aby tutaj wszystko było na full podokładane. Ok. Zobaczcie w ogóle, jakie ja mam zapasy na magazynie. Mam mały magazyn, a mam towaru na tyle, że jestem w stanie, myślę, tej obrót zrobić na poziomie 100 tysięcy. Mamy 46. Myślę, że drugie tyle zdobędziemy. Ja to chyba to wykładałem. Znaczy tam. Przede wszystkim w ogóle lodówki. Mamy lodówki. Trzeba lodówki kupić, wystawić. Tak jest. Nie ma się tutaj już co teraz, moi drodzy. Zobaczcie, tu możemy wstawić jedną. Nie mogę, tylko oczywiście. I układamy towar kolejny. Do pełna. Puste. Ok. Wypuszczmy. Tak, no serla jest. Brakuje nam, moi drodzy. Tu jeszcze mamy. Nie widzę w ogóle tego. A, jest tu. Nie, to nie to. A nie, mamy tutaj tego full. To w ogóle nam nie schodzi, bo to jest coś drogie. Muszę chyba... Zobaczymy, 13,88. Może w końcu zacznie to schodzić. Albo nie schodzi. Albo... Nie ma na to... zbycia. No nic, układamy tylko kole. Picie tam tutaj bardzo dużo schodzi. Generalnie będzie problem, bo chcę jeszcze wejść w rynek alkoholowy. I myślę, że dwóch pracowników to będzie na styk. Na razie mamy Andrzeja i drugiego. Mamy dwóch Andrzeji, którzy sprzedają i wykładają. Znaczy jeden sprzedaje, drugi wykłada. Ta herbata japońska czy chińska, czy jak ona się tam zwie, bardzo dobrze schodzi. Nie wiem, czy cena może jest atrakcyjna, czy ona jest tak dobra. Nie piłem. Myślę, że może spróbuję się napić. Oczywiście do fulla, tak aby cały ten sklep nasz prosperował. Mam jeszcze jeden regał. Oczywiście, że tutaj go damy przy Andrzeju. W sumie możemy było dwie nawet te środówki. To nie byłby głupi pomysł. Mąka. Tak naprawdę to wszystko... Tu chyba nie ma miejsca. Tu chyba... Nie, jest. Wszystko zatowarowane. Moi drodzy. Sklep w pięknym... W pięknej obsadzie towarowej, że tak to określę. O, tego nie mamy. Tak? Tak, tego nie mamy. To nam dość mocno zeszło.
Puste, dobra. Jedziemy. Tutaj mamy co? Regał. Regału na razie nie mamy gdzie, że tak powiem, wstawić. Ok, tutaj dołożymy. Dołożymy. Mamy tutaj zapas. Andrzej, pilnuj. Herbata też. Tutaj. Ser. Tutaj nałożyliśmy. Tu gdzieś brakowało, tak jest. Tu brakowało. Mleko, ser. Tak naprawdę mamy wszystko. Jajek chyba tam coś tak czuję, że jest za mało. Te rodzaju 6 sztuk, tak mi się coś wydaje. Zobaczmy jak tutaj norweskie. Nie ma tego w ogóle. A powinno być. Może tu jest, może. Jest tutaj. To jest full. No dobra, to wyłożymy jedną. Na tym będzie to koniec. Herbata znowu. Andrzej, pilnuj. To mamy też full. Tacki to też są, widzę, tam pełne. Także nie ma co. Tutaj sobie to ułożymy. Oczywiście. Dobra. Niechaj nam pracują, bo tutaj trzeba trochę też levelu podgonić. Turkokola jest. Jedna, druga turkokola też jest. Ziemniaczki też są wyłożone. Także czekamy, czekamy teraz. Tylko zysk. Teraz nas interesuje tylko czysty zarobek. Mozzarella też jest. Oczywiście. Ale ją tutaj dam blisko, żeby była. I tutaj mamy co? Sushi, sushi. Sushi nie duzi. I teraz możemy sobie na spokojnie usiąść w końcu w komputer i zobaczyć, co nam, jakie ceny nam poszły w górę, a co nam poszło w dół. W dół pizza. O właśnie, może pizzę jedną by trzeba, bo też zamówić, bo tam już się kończy, widzę. 2,26, dobra. Jedna pizza poszła w dół. W górę poszły szampony. O, już to Andrzej dokłada, widzę. No, dobra, 7,45. Odbijamy sobie ceny. I co nam tu jeszcze poszło? Czuję się jak w Żabce normalnie, bo też tak siedzę w rogu. I teraz tak, moi drodzy, moi drodzy, moi drodzy, może jakbyśmy jakoś na coś promocję zrobili? Na razie nie, myślę, że 46 tysięcy mamy zatowarowanie. Nie mamy gdzie nawet kupić takich półek. Znaczy możemy kupić. Ale nie, dobra. Ja nie wiem tak miejsca, no nie, tutaj. Zapłaćmy. Możemy coś. Oczywiście. Jeden bil, drugi bil. Wypłaty poszły. Proszę Państwa, 20. Complete checkout 366, a potrzebujemy 400, żeby mieć drugiego kasjera. Ok. Kupno ostatnie. A, tu, dobra. Że tak to ja powiem. Ostatni. Dobra, to w tym momencie możemy kupić. Gdzie ja mam tutaj? Nie tu. No, halo, kup. No dobra, to niech tutaj będzie wyłożone. Andrzej tam ciśnie. Tak. Pomiędzy. No niech będzie. Coś to będzie chemia sama. Czyli to usuniemy. Co my tutaj mamy? Mleko. Ziemniaki. Ziemniaki.
ziemniaki, to usuniemy, mleko damy tu, czy nie mleko, tylko ten, aha, to jest, nie, tu jest kasa, kasy nam nie potrzeba, ziemniaki, regał, o, tu jest z czyśćkami, proszę bardzo, tu, co bierzesz, ziemniaczki, bardzo dobrze, bierz, ile się da, chłopie. Nie, ziemniaki są tutaj. Tu jest sam. Dobra. Andrzej niech zarabia. My też tutaj pracujący zarabiamy. Ten komputer teraz możemy sobie przestawić troszeczkę tutaj. Niech on tam nie przeszkadza Andrzejowi. Płatki. O. To jest lodówka. Dobra. Na razie to jest wszystko wszędzie i tak dalej. No sprzedamy cały utorg. Dobra, co Andrzej bierzesz? Ziemniaki. Dobrze, bierz. Ja chyba. Aha, tu jeszcze coś nie zostało. Nie to, tylko to. Więc to jest. Mąka. Hop. Co tu jest? Regał jeszcze jeden. To na pewno się nam przyda. Cofniemy go tu jak najbardziej. O. O. Moi drodzy, jeżeli wam się podoba takie odcinki, takie właśnie odcinki z rozwoju mojego sklepu, zostawcie subskrypcję, łapkę w górę. To też dla mnie dużo działa, dużo wspiera mnie, pomaga mi w tym, aby cisnąć z tym, tak? Bo wiem, że dużo osób jest takich, jak ja kiedyś byłem, czyli których nie stać, na przykład uczą się, nie pracują i oglądają takich ludzi jak ja pokroju, czy tym, powiedzmy, tych sławniejszych. No, ja nie uważam się za osobę sławną, lecz powiedzmy te 800 niecałe już subskrypcji uważam za duże osiągnięcie moje. Było to ładnych parę lat, parę lat. Bo 2016 to jest 8 lat, rozumiecie? Zaraz będzie dziesięciolecie. Na dziesięciolecie to coś muszę grubego zrobić. Jeżeli dobijemy do w ciągu 2 lat, no chociaż chciałbym tego roku dobić 1000 subskrypcji. Niewiele nam zostało, wiem, że jesteśmy w stanie to zrobić, że wy macie tą moc działania. I też chciałbym, żebyście pisali w komentarzach, co robię źle, co byście chcieli oglądać, jak byście chcieli to oglądać, bo to wszystko, bo to wy działacie na mnie. Ja nagrywam to, co mam, a mogę zawsze mieć coś, co wy chcielibyście oglądać, tak? Więc jeżeli wam coś takiego przyjdzie do głowy, przykładowo z The Foresta, Seven Die to the, jak to się tam kurwa mówi, to naprawdę pisać w komentarzach, nie wstydzić się, dawać łapki, subskrypcje i w ogóle działamy w tym temacie, tak? Ja wtedy będę wiedział, że chcecie czegoś oglądać, że wam na czymś, ole tu lagi są przez to wszystko, teraz widzę, straszne, no też klientela duża jest, no nie? Przyszło dużo osób. Przepraszam, bo ja muszę tutaj towar zabrać. Proszę pani, bo mi pani go zapierdzieli. No, są klatki, ale to. Powiem wam, że tak, grafika jest na full, co ma tutaj graficznie, to tutaj nie ma dużego przeskoku między minimalnym minimum a maksimum, jeżeli chodzi o jakość. Nie różni się to naprawdę dużo. Troszeczkę tam. Nie jest to. Dla normalnej osoby nie zauważy nawet, że jest tak albo tak. No ale przy naprawdę większym zatowarowaniu to powiem wam, że jest. Soundcloud spada. Ja tu potrafię mieć 90, prawie 100 FPS-ów i niestety, ale. Spada mi tutaj, spadają te FPS-y bardzo mocno, nawet do, nieraz są takie 50-51, nie?
gdzieś trzeba jakąś tak kasę może postawić, bo trzeba te checkouty robić. Dawaj tą kasę. Idziemy. Hop. O. Dobrze? Postawili? Kurde, dobra. Siemasz Gienek. Ale żeś węgiel chyba jadł. Nie działa mi w ogóle tam. O, cycolina, zapraszamy. Dzisiaj tylko gotóweczka. Bardzo proszę, dziękuję ślicznie. Tutaj pan widzę, że palmale. Co pan będzie gotował? O, teraz działa już. Ten numeryczna. Wcześniej nie działała. Zo Sabzoda. Dobrze, ale dzięki temu mogę teraz posiedzieć na kasie i troszeczkę popracować. Dzień dobry. I te checkouty porobić. 106 48. Dziękujemy, zapraszamy ponownie. Energole, pan wziął dzisiaj gotóweczka. Bardzo proszę, 18, do widzenia. Musimy te checkouty porobić, bo inaczej nie będą długo kasjera załatwić. Widzę, że Berso w herbaty schodzi. Zrobiłem trochę promocję na nią. I niestety, ale schodzi. Dobra, 10.32. Kawa tylko na mnie schodzi. Chyba za droga. Nie wiem, w każdym razie. O, tutaj dzisiaj to będzie marny wynik. Tak. Minus, no bo żeśmy dużo wydali, no nie? Dlatego jest taki wynik. Ogólnie plus 2132 zł. Nie liczmy tego, bo łącznie ze samej dzisiejszej sprzedaży 2132 zł żeśmy zarobili. Nie liczymy wydatków, tak? Tylko to, co żeśmy na czysto zrobili. I jest bardzo dobrze. Mąka, chleb, nie, jaja i czekolada. Dobra, mąka, chleb, mąka. Poszła w górę, w dół. Trójkę. Jaja, nie wiem które. Które się tym się, chyba te małe. Tylko ja ich już nie mam w sprzedaży. Te, tu jest tą, te czwórki. No nie wiem. Mąka, chleb. Tak? Mąka, chleb, coś jeszcze było. Sierota ze mnie. Mąka, chleb i tu pod... Dobra, mąka poszła w górę. Niewiele, bo niewiele. Ale tutaj chyba te małe jajka poszły w dół. Czekolada w górę, o właśnie. Czekolada. A, i w dół poszedł blicz. Płyn do tego, dobra, okej. O ile poszedł w ogóle w dół? Grubo. Dobra. I czekolada, o. Czekolada poszła w górę? 5. Dobrze. Także otwieramy. I dzisiaj, dziś już jest zarobek na czysto, tylko wiecie co jest, tą kasę chyba w tą stronę zrobię. Tak coś się mi wydaje, nie? Jest przejście, dobra, także no, ta lodówka trochę zasłania. Czy ja mogę ją dać do tyłu? Czyli przykładowo tu. Nie wiem czy ona tu będzie, a nie będzie, nie byłoby problemu jakby... Czekajcie, zróbmy tak. Ta lodówka tu. Ta lodówka obok tej. O, i będzie. Chuja będzie. A nie przejście. Oj. Tutaj dać ją tak. Jest przejście? Jest, dobra, okej. Nikt się nie baguje? Nic się nie baguje, dobra. Także dzień dobry. Dzisiaj widzę pani przed. Dobrze, pani kupuje. Niech pani kupuje, już mam pierwsze $13. Confirm cheese parmezan, tak jak cheese parmezan, przecież powinno być zamówione. Gdzie nie mogę znaleźć go? Cheese parmezan. A, bo my tego nie mamy, dobra, już zamawiam, proszę. Zapomniałem, ale tu mam nawet lodówkę do tego przygotowaną. Proszę bardzo. Proszę bardzo.
Bardzo proszę, już lodóweczka jest zapełniona. Ok. I cheese jest. Dobra. Już idą. Dobra. Jestem. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj gotóweczka? Super. Bardzo proszę. Do widzenia. Czego nie mógł znaleźć? 12 paku jajek. Dobra. Już się patrzy, już się zamawia. Dziękuję. Następną osobę poproszę. Dzień dobry. I jak u pani zdrówko? 4706. Proszę bardzo. Dzień dobry, cycolina ci płateczki. Nie wiem, gdzie pani będzie chciała. Co robić z nimi? Oj, nie, 120. 80 raz 2, 3, 4. 84. Dobra. Jajka dwupak oni chcieli. To jest gdzieś jakiś. Nie ma, dobra. Już jestem. 138. Do widzenia. W 12 paku jajka trzeba zamówić. W takim wypadku, czyli jajka X, egg, egg. 8, 4, 12. 10, pyk, poszło. Tylko muszą niestety one muszą mi tutaj. Ło! No to się na pewno już kurwa potukły. Jak nic. Kurwa, no miała miejsce. Dobra. Muszę chociaż jakieś jedno miejsce znaleźć na te jajka, w sensie nie miejsce, żeby ten, tylko miejsce, żeby je włożyć, więc coś musiałem znaleźć, żeby coś mogło wejść, prawda? O, tu się kolejka kurwa tworzy, nieważne. Jestem, dzień dobry, proszę państwa, już obsługujemy. 22, 15, proszę bardzo. Co my tu, o, proszę pani, dzisiaj tu widzę na grubo. 146,70. Czego nie mogę znaleźć? Tuny. No, ale takie. Lubię takich klientów, gdzie jest. Ojojoj, pomyliłem się. Że dobrze aplikacja nie wczytała panu, bo by pan zapłacił majątek. Też tuny nie mogli znaleźć. Na kasie, jak się kawę pije, to jednak inaczej jest. Dobra, tuna. Trzeba zamówić, zobaczyć, co to jest ta tuna i czy mam ją na magazynie w ogóle. Tuna. A, tego chyba nie mamy. No to już jest. Tylko, że chyba niestety, ale też tego na to nie ma miejsca. Bo on tak dokłada. Tutaj, kurde, te chcę. Hop. Hop. Już pełno zalecę. Tu. Trzeba będzie lodówkę nową kupić po prostu. Karton. 12,78. Dziękuję. Już parę światu. 69,76. Dobra, tu by trzeba było to gdzieś tu wpieprzyć, ale nie mogę gdzie znaleźć miejsca. Czy jest too expensive for me? No jak się za drogi jest? A pierdolę, 4,50 daj. Masz przebicie. Tylko tuny? Super. 3 dolary. Dobra. Czy ja mogę już sobie teraz kupić tego pracownika za zawolonego, czy niestety jeszcze nie? Ale chyba już mi się wydaje, że tak. Hewing. Jeszcze nie. Rachunki. 45 tysięcy. To żeśmy ładnie zarobili już.
Dobra. Cycolina, cycolina 72.03. Dziękujemy, zapraszamy ponownie. O, chińska herbata. Przebana. W tej chińskiej herbacie człowiek karate robi potem. Aż się włosy na głowie palą. U pana się raczej nie zapalą. Ha, taki żarcik, kosmonaucik, dobra. 80 groszy. 80 na razie. O tak. Przychodź do mnie ba częściej, panie cycolina. U Jezu, ile ziemniaków. To chyba dla jakiejś armii. Andrzeju, spokojnie tam, Andrzeju, spokojnie. Nie męcz się, nie przepracowywuj się. Ale to bardzo... Dokładaj, okej. Ta kawa nam coś, kurwa, nie chce zjeść. Herbata wersów tak wolno schodzi coś. No ludzi, kurde, dużo. Nieduży będzie chyba, myślę, obrót. £5,50, zmniejszymy cenę. Oleju, Andrzeju, oleju donoś. Bo tutaj oliwa, herbata. Okej, dziękujemy. Kuraka, kawa, o. O, jest i herbata wersa. Czyli schodzi jednak i kawa schodzi. Dziękujemy, zapraszamy ponownie. Nie wiem, czy już mogę w końcu tego. Chyba nie, bo dopiero 10 wpiłem, nie? Kurde. Jeszcze dwóch klientów. Dobra, jest jeden. Jest dwóch, super. Dzień dobry. No, norweskie łososie są zajebiste. Polecam. Na szybką obsługę, proszę pana. O, Jezus, ile pan wziął? 124. Proszę bardzo. No i mamy 10. Możemy kasjera jednego zatrudnić. Ale to zatrudnimy sobie go na następny dzień. 2200, czyli no, elegancko. Jabłko i milk w 6 opaku i zap soda. Dobra, czyli tak, jabłko. Tutaj mamy ciach. Tu mamy ciach, tu mamy 4. Mleko i jajko w 6 opaku. Jajko w 6 opaku, tu jest jajko w 6 opaku. Nie, 8 opaku. 6 opaku mamy tam. Tu jest 4, nie no to duże nam nie zeszło, tak? Sod, jabłko. Jak tu? Czekał ty. Dwa. Co za gówno. Dobra, nieważne. W każdym bądź razie zobaczmy, co jest, co tutaj nam zeszło. W 6 opaku jajko na pewno chyba. W 6 opaku 3,97 to i coś jeszcze, no. Tylko nie skojarzyłem. Tylko te dwie, trzy rzeczy były, no nie? Były trzy rzeczy. W jajko to... A, i soda, dobra. Czyli soda i jajko jeszcze trzeba... soda i jajko trzeba zobaczyć, ale ja nie mam tej, tego jajka chyba w 6 opaku. Czy to jest to? To nie jest to jajko. To jest to jajko w 6 opaku. W 6 o tym. No i jest, cena jest adekwatna do sztuk. Proste. Tak, tylko że... No tu nie mam gdzie chyba to nawet włożyć. Tu jest, jest. Okej, okej. Dobra, to na magazyn. Jajko, jajko, jajko. Tu nie będzie. Te dwa te jaja ktoś też dołoży. Miał to Andrzej nosić. Tu w ogóle zeszły te energetyki, widzę. Dobra. Andrzej już niech tam trochę podnosił, także możemy otworzyć znowu sklepik.
Tu jest wolne. I tu jest wolne. Gdzie to było? Tu, tak? Tak, dobra. My siadamy za kasą. I ostatni dzień naszej pięknej pracy. Bo następnym razem będzie Andrzej. Światło od razu teraz zapalę, żeby już tutaj ten sklep taką ładnie świeci. O, tu jeszcze mogłem jajka włożyć. Co tutaj jest? Powinno być. Woda, to ją wykreślamy w takim razie. Gdzie są te jajka? Tu je włożyłem, dobra. Szóstka. I tutaj jedziemy. O. I elegancko. Jesteśmy na kasie i czekamy na klientów. Wchodzi ich dużo. Andrzej to dokłada. Towar ubywa. Zajebista sprawa. U siebie w sklepie mogę palić. Dzień dobry, Rek. Kartą 1980. Proszę. Dziękuję, do widzenia. Czego nie mógł znaleźć? Butter. Masła nie mógł znaleźć? Zresztą masła na magazynie nie było. Muszę zobaczyć. Andrzeju, Andrzeju. Butter. Zamów te trzy i włóż na półkę. Tam gdzieś może to nie. Może już nie ma tak naprawdę. O, że Andrzej w tym miejscu włożył coś innego, oczywiście, kurde. Andrzejku. No już to wpierdolone jest, dobra, nie ma. Będzie miejsce, to się włoży, dobra, tu jest, ok. Już jestem. Dobrze. Dziękujemy, zapraszamy ponownie. Dzień dobry. 31 zł. Czego nie mogłeś znaleźć? Cukru brązowego. Supreme. Tu widzę elegancko na bokatości. Cicolina. Wczoraj byłaś, dzisiaj jesteś. No, chyba jakąś zniżkę trzeba będzie ci dać. Ale zobaczymy. Na następny raz. O, i pyry. Proszę bardzo, herbata. Wszystko poszło. 70, 60. O Jezus, panie. Co jest za drogie, te kur... To idź co kupuj gdzie indziej, a nie. Idź co do konkurencji, tam będą mieli taniej. No u mnie ludzie jak kupują, nie narzekają, o proszę bardzo. I co? 10 centów. Elegancko. Cyk, cyk, cyk. Ale herbatę Verso za 4,81 to kupił. A dla niego ten drogie. Wiesz co? Te. Dzisiaj jeszcze. Nie, dzisiaj na czystym zarabiamy. Nie, nie, nie zarabiamy na czysto, bo zamówiłem masło. 139,70. W takim wypadku. No, energetyki. Ale schodzi to, schodzi. To się tak mówi, a Andrzej cały czas tu chodzi tylko. O Jezus, tak mało? Tylko cukier? Czemu mi nie poszło? Proszę bardzo. Ło. Na bogatości widzę, kurwa. Jak nie cukier, to kawa. Dobra, no ale masło nie mogą znaleźć. Nadal tego masła nie mogą znaleźć. No ja bym tu mógł. Ale nie ma luki. Nie ma luki. Nie ma luki, w którą mógłbym tu wcisnąć. Jeszcze. No nie, niestety. Dobra, trzeba czekać. A ten to co to się wziął, kurwa? Skąd on się to wziął? Chroniasz, czy co? Już jestem. Szybciej od Andrzeja będę. Zeskanuję i przyjmę szybciej. 9,29. Dzięki. Aaa, jest. Ło kurna. Pani co tu wzięła? O, jest wolne miejsce. Sara, sekunda. Muszę masło wyrzucić. Się ludzie pytają o masło. Jestem. 70, 74, 10.
dolar. Dzięki. I teraz tak, masło trzeba przerzucić na regał. O, chyba to będzie. W ogóle tutaj nie ma burzy. Fajnie jakby też padał deszcz czasami, że towar może zmoknąć, nie? Że jakby dostawca też ma. Tego masła trzeba by było więcej zamówić, chyba mi się wydaje. To 4 jeszcze. Bo. No, może zejść zaraz. No, w zapasie lepiej, żeby było. Cyk. Później się zrobi podsumowanie takie dzisiejszego dnia, ile żeśmy zarobili. W sumie będziemy wiedzieli zaraz. Ok. Dobra, przypomnę, 14 dolarów. Dziękujemy. Karton, super. Trzydzieści dwa. Dziękujemy. Zapraszamy ponownie. Dobra. No, niech się kończy ten dzień. Chociaż tu klientów widzę, że jest dużo. Zobaczymy, czy możemy mieć kolejnego klienta, kasjera. On też by nam tutaj dużo pomógł, chociaż wiem, że te checkouty trzeba będzie robić. Teraz 900 trzeba zrobić. I na czwartego 1750. Aha, czyli on tutaj 22 level, to niewiele nam brakuje w sumie tego 22 levelu. No, a tutaj zobaczymy, jak to będą działać. Dwóch kasjerów już jest. Także ja już teraz na czysto zarabiam, moi drodzy, na czysto. Już tak naprawdę ja nie muszę być w sklepie. Zróbmy tak. Nie, już nie będę zamykał teraz sklepu. O, tu się kamera taka czujka. Tik, 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 tik. Dobra, niech ci ostatni klienci tutaj się, że tak powiem, obkupią. No, długi odcinek to będzie, ale myślę, że warty uwagi. A teraz to jestem ciekaw, czy Andrzej układa, bo widzę, że on chyba układa teraz w losowych miejscach, gdzie jest pusty po prostu ten towar. Tak coś wydaje mi się. Nie kłada tam, gdzie jest etykieta, tylko po prostu takie jest puste miejsce, on wrzuca towar. Nie wiem, czy to... czy tak on działa, czy nie działa, zobaczymy. Okej, 5 klientów zostało, 2 się kasuje, 2 czeka i jeden jeszcze sobie tam coś kupuje. więc tak to wygląda. Ja sobie tylko jeszcze coś zobaczę. Dobra, ostatni klient. I wszystko. Uwaga, sprawdzam, ileśmy zrobili. 2000. No, po odjęciu pięknie. Także ja kończę. I widzimy się, myślę, że w następnym odcineczku. Dziękuję za oglądanie i dziękuję, że w ogóle jesteście ze mną. Na razie.